No proszę Państwa, dużo się dzieje, dużo się dzieje. Bez przerwy, coraz więcej i nieustannie. A ja tutaj w czapce zimowej, no bo stosunki Polski, zwłaszcza z Izraelem i z innymi, robią się właśnie coraz bardziej, no, przynajmniej momentami zimowe. A ja chciałem się zastanowić, jak to w końcu jest. Kto kim rządzi? Izrael Stanami, czy odwrotnie? No i co z tego ewentualnie wyniknie, zwłaszcza dla Polski? Proszę Państwa, afera, co dopiero była, z księdzem Jankowskim, pedofilia, sprawa Srebrnej, po prostu natłok wydarzeń. Dzieje się coraz i konferencja w sprawie Iranu. I dzieje się coraz więcej i bezustannie. Wydawało się już, że sprawa z Iranem i konferencja, czy że sprawa z Izraelem i konferencja na temat Iranu, że te sprawy się przynajmniej w miarę wyciszą. Spraw zagranicznych Izraela. Znów swoje atakuje Polskę i Polaków. I to cały naród. I najciekawsze w tym jest to, że on, jako minister spraw zagranicznych i premier Netanyahu, niewiele przejmują się nawet zaleceniami czy oficjalnie przekazanymi sugestiami Stanów Zjednoczonych. Kto więc kim rządzi? Mały Izrael i diaspora żydowska całym wielkim USA? Ciekawe. I ciekawe, jak to się skończy, zwłaszcza w aspekcie tej przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawy 447, de facto wymierzonej głównie Polskę, a dotyczącej wydania mienia spadkowego Żydom. Wielu się zastanawia, którym Żydom, a tym bardziej za co, tym bardziej, że już podpisano dawno zobowiązania wobec USA i spłacono je w latach 60. wobec tamtejszych obywateli i Żydów. Czy w tej sytuacji będziemy dalej niemal czcić i wspierać i różne grupy żydowskie? A może będziemy POLIN? No ja bym jednak wolał, żebyśmy zaczęli walczyć o swoje, przedstawiać swoje argumenty, co widzę, że dzisiaj tam rząd coś troszkę próbuje. I czy zmienimy politykę? I to trzeba zmienić zdecydowanie. Nie wysługiwać się czy Izraelowi, czy Stanom, czy Unii, tylko być asertywnym, zmieniać politykę, domagać się swojego, a nawet odszkodowań od Niemiec. Ja bym również domagał się odszkodowań od Unii Europejskiej za wykupienie naszego majątku i w dużym stopniu złupienie nas. I tak samo od Żydów, na przykład za prześladowanie ubeckie i tak dalej. No zobaczymy, co będzie dalej. Musimy zmienić politykę, jeżeli chcemy dalej istnieć i rozwijać się. I daj Boże, by to nastąpiło jak najszybciej. Więc ora et labora. Amen. A ja jak zwykle proszę o suby, łapki, wsparcie i do usłyszenia.